Skąd oni to w ogóle wiedzą? Zawodowi podcinacze skrzydeł, narzekacze projektujący swoje ograniczenia na ciebie. Jasnowidze, co bez szklanej kuli i żadnych dowodów, rzekomo potrafią przewidywać przyszłość, która zawsze według nich musi być zła. To głupcy, co wypowiadają się o rzeczach, o których nic nie wiedzą. Nieświadomi ignoranci, którzy nie mają bladego pojęcia. Mali ludzie, zamknięci w swych nieświadomych modelach, nie wychodzący poza ograniczenia rodziny, kultury, rynku czy języka. Znasz ich doskonale, przecież mówią do ciebie od zawsze. Wiesz aż za dobrze, kim oni są. Ukrywają się pod płaszczem znajomych, którzy zamiast powiedzieć choć jedno pozytywne słowo, znajdą 1000 negatywnych. To rodzice, którzy tekstami „Na co ty się w ogóle porywasz?” chcą cię uchronić przed zawodem, nie wiedząc, że ty osiągniesz wszystko, o czym oni nie śmieliby nawet marzyć. To siostra, to wujek, a nawet własne dzieci, które oceniając ciebie przez pryzmat tego, kim byłeś do tej pory, a nie tego, kim dopiero możesz się stać, mówią „innym się nie udało”. To ludzie z pracy, którzy słowami „to na pewno nie wyjdzie” tłumaczą własne słabości i zabijają możliwości bezpieczną przeciętnością. To kultura, która wychowuje swe dzieci w lęku i wstydzie, przykrywając nieskazitelny świat ludzkiego potencjału demonami bratobójczych wojen, powierzchownych dramatów i wymyślonych trudności. To internetowi frustraci wylewający żółć chamstwem, głupotą i ignorancją, zaślepieni zawiścią tak bardzo, że sprzedają swój czas nienawistnemu diabłu, zamiast kreować lepszy świat pod przewodnictwem mądrego anioła. A na samym końcu jest jeszcze zły los, który pod postacią chorób, porażek i wypadków testuje twą gotowość do porzucenia tekstów typu „Jestem beznadziejny”, „Znowu to samo”, „Nie dam rady”, „Czemu akurat ja?”, „Mam tego dosyć”. A teraz uważaj, to wcale nie oni, to ty sam. Oni są tylko fasadą, pozorną przeszkodą, cieniem, który musisz pokonać, murem, za którym kryjesz się prawdziwy ty. Taki, który zamiast poddawać się, mówi do siebie „idziesz dalej”. Taki, który zamiast przejmować się ograniczeniami innych, słyszy w środku „dasz radę”. Taki, który na każde negatywne „to będzie trudne” odpowiada „więc będę się dużo uczył”. Na każde podcinające „jesteś za słaby” mówi „jeszcze zobaczymy”, a na każde cyniczne „oj, biedactwo” powie „ja się dopiero rozkręcam”. A to dlatego, że wiesz przecież doskonale, bo powtarzasz to sobie przez cały czas, bo żyjesz tym w każdej chwili i w każdej sytuacji, bo pamiętasz i wciąż to sobie przypominasz, że jesteś wyjątkowy, możesz, zasługujesz, potrafisz i dasz radę. Wszystko jest z tobą w porządku, wszystko będzie dobrze. Zawsze się przecież podnosisz i idziesz dalej. Po kolejnym upadku też się więc podniesiesz, tylko tym razem wstaniesz jeszcze szybciej. Dawaj, jedziesz, możesz to zrobić. Daj się poznać światu, nie marnuj już swego talentu. Przestań odrzucać siebie, idź po to, co twoje, bo wszyscy na to czekają. Jesteś ponad lękiem, pokonaj demona, dasz radę, idź, zrób to. Zamień marzenia w plany, to jest twoje życie i nikt ci go nie ma prawa odebrać. To jest ten moment, ta chwila, działasz. Bo jesteś tego wart, bo możesz robić naprawdę wielkie rzeczy, bo tworzysz siebie, bo to ty kreujesz swój świat, bo odzyskałeś kontrolę, bo wziąłeś na siebie odpowiedzialność, bo zacząłeś pokonywać lęki i przestałeś przejmować się ograniczeniami innych, bo zacząłeś wierzyć, bo poświęciłeś się czemuś większemu niż ty sam, bo jesteś wyjątkowy.